wystartują w gonitwie trzeciej. Konie te pobiegną na dystansie 2 km, a jest to wyścig dla trzylatków trzeciej grupy. Z numerem trzecim pobiegnie francuski ogier Petit Renard. Trenuje go Piotr Czarniecki w stajni Olsena. Pojedzie na nim Agata Wojciechowska, Amazonka. Z numerem czwartym kolejny ogier, również siwy Endymion, wyhodowany w Iwnie. Trener Czesław Rajewski, pojedzie na nim jockey Janusz Kozłowski. Z numerem szóstym wystartuje dystans ze stajni Macieja Nikowskiego. W siodle jockey Józef Gęborys. Następnym uczestnikiem tej gonitwy będzie Ken. Trenuje go Józef Siwonia, a pojedzie na nim Marek Bąk, który w tak ładnym stylu wygrał pierwszy wyścig. I kolejnym uczestnikiem tej gonitwy jest Nazir, oznaczony numerem 8, trener Andrzej Walicki, a pojedzie na nim jockey Mirosław Pilich. Kolejny numer to jest 9, Nordland, Kasztanek ze stajni Doroty Kałuby, pojedzie na nim jockey Tomasz Dul. I klacze z numerem 1 Grace Casinos, koń hodowli irlandzkiej, stajnia Casinos Poland, trener Piotr Czarniecki, a pojedzie na nim nasz gość z Anglii, jeżdżący w Skandynawii, jockey Johnny Fortune. I z numerem 2, z numerem 5 to jest Decima, klacz ze stajni Bogdana Chrzanowskiego, pojedzie na niej jockey Rumen Panczew, wyhodowana w Golejewku. I to już wszyscy uczestnicy tego wyścigu. Wszystkie konie są już w start maszynie i za chwilę nastąpi start w gonitwie trzeciej. Dystans 2 km, coraz częściej rozgrywany na Służewcu. Nasze konie mające duże zdolności dystansowe świetnie się czują na tych dłuższych dystansach. Poprowadziła Smaczliwka, klacz ze stajni Piotra Czarnieckiego, jedzie na niej Wiaczesław Szymczuk. Tuż za nią galopuje drugi koń z tej stajni, Petit Renard pod Agatą Wojciechowską. Do przodu przesunął się również siwy Endymion pod Kozłowskim. On w tej chwili idzie na drugiej pozycji. Dalej blisko jest również kasztanowaty Nordland pod Tomaszem Dulem. Łatwo rozpoznać pomarańczowo-czarne barwy stajni Doroty Kałuby. Ale już przed niego przesunęła się Decima pod Rumenem Panczewem. Decima jest czwarta, piąty Nordland. Dalej koń Walickiego, czyli Nazir, to ósemka pod Pilichem. Wycofujący się Nazir odpadł na ostatnie miejsce. Do przodu przesunęła się klacz Grace Casinos, na który jedzie Johnny Fortune. Ona podeszła nieco do przodu. Jest piąta, idzie dużym kołem, ale nadal pierwsza Smaczliwka pod Szymczukiem. Smaczliwka, drugi Endymion, trzecia Decima, czwarta Grace Casinos. Dalej nieco odpadł do tyłu Nordland, a blisko niego Nazir, dalej Ken i ostatni już jest Petit Renard, który pod Agatą Wojciechowską nie wytrzymał mocnego tempa. Być może nie radzi sobie również z grząskim, ciężkim torem. I Petit Renard już jest ostatni, a na prostą wyprowadzi Smaczliwka, ale już jest pierwsza Grace Casinos. Grace Casinos ucieka pod Johnny Fortune. Grace Casinos oddala się od przeciwników, ona jest pierwsza. Na drugim miejscu jest szóstka, czyli dystans i walka trwa o drugie miejsce. Ucieka Grace Casinos, Grace Casinos, drugi dystans. Blisko jest również Decima, ale to jeszcze nie, jeszcze nie. Grace Casinos osiągnęła dużą przewagę, drugi dystans pod Gęborysem. Grace Casinos oddaliła się od przeciwników, osiągnęła przewagę 3, 4, długości, 5. Wprost desklasowała pozostałe konie. Drugi idzie ciągle dystans, trzeci będzie Nordland i na czwarte miejsce wychodzi finiszujący Nazir.